Cześć dziewczyny, dzisiaj jestem w przebieralni w takim dużym. Cześć dziewczyny, dzisiaj kręcę dla Was filmik prosto z przymierzalni. Nie lubię kręcić takich filmików, ale dzisiaj jestem w wyjątkowym miejscu, bo znajduję się w Zurichu w sklepie, w którym są ubrania Michaela Korsa i właśnie sobie przymierzam kilka sztuk takich ubrań. Chciałam Wam pokazać, jak one wyglądają. To jest najnowsza kolekcja oczywiście. Ja dzisiaj założyłam niestosowne buty, bo oczywiście pojechałam sobie na zakupy w moich wygodnych kaloszach Tommy'ego Hilfigera i one sprawiły, że zakładając ten płaszcz, strasznie mi one obcinają nogi i nie mogę się swobodnie przejrzeć w lustrze, no ale jakoś daję radę. Oglądam ten płaszcz, on jest za 400, prawie 50 franków. Nie podoba mi się tak bardzo jak płaszcze z poprzednich kolekcji, dlatego, bo ten jest bardzo długi. Ja chciałam sobie w zeszłym roku kupić, już mi się nie udało, nie było. Ma bardzo duże kieszenie, też mi się to trochę nie podoba. Oczywiście obicia i same złote elementy bardzo mi się podobają, ale tutaj u góry też jest taki trochę dziwny. On tutaj ma taką dodatkową partię materiału i niestety z tyłu, o widzicie, z tyłu ma jeszcze tutaj taką doszywkę. Też mi się to za bardzo nie podoba i troszeczkę szkoda, bo chciałabym sobie kupić jakiś dobry markowy płaszcz w tym roku. Burberry jest jednak troszeczkę zbyt drogie, więc myślałam, że to będzie Michael Kors, no ale też nie. No ale zobaczcie, jak to się prezentuje. Myślę, że komuś innemu może się bardzo podobać. Myślę, że blondynki też mogą w tym ślicznie wyglądać, bo ja przy swoim kolorze włosów jakoś... To jeszcze nie jest mój sezon najwidoczniej, być może w przyszłym sobie kupię. A w ogóle to jestem w sklepie, w którym też kupowałam swoją kurtkę. No i pokażę Wam może jeszcze resztę. Przymierzałam spodnie, bardzo fajne takie ciągnące, ciągliwe, ze streczem jeansy z takimi złotymi elementami. Coś super. Ten element sprawił, że musiałam przymierzać spodnie w większym numerze niż mój. One kosztują tyle. No i mam je teraz na sobie w ogóle. Oczywiście większy rozmiar, ale one są z takim bardzo wysokim stanem, więc nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Więc też troszeczkę nie moja bajka, a strasznie żałuję, bo bardzo mi się podobają mi się bardzo te elementy u Michaela Korsa. No. I poza tym przymierzyłam jeszcze taką bluzkę, którą widziałam już wcześniej. Ona jest najtańsza, bo kosztuje tylko 150 chyba, może nawet niecałe. Tutaj ma taki zipper fajny. Można ją bardzo fajnie rozpiąć. Ma długi rękaw. No może ją sobie kiedyś kupię, tak. Może się na nią skuszę, jak już naprawdę mi troszeczkę palma odbije, bo póki co, no to nie. Może sobie kupię jakąś biżuterię dzisiaj. No i w ogóle idę po torebkę, więc to jest dopiero początek moich zakupów. Potem zdam Wam relację w jakimś holu. No i dzisiaj tak z leciutkim makijażem, bo w ogóle musiałam wstać o 7, żeby tu z samego rana przyjechać. No ale mam nadzieję, że te ubrania Wam się podobają, bo to o tych ubraniach miał być filmik. Więc mam nadzieję, że Wam się podobają, tylko mówię Wam, jeżeli na przykład macie tak jak ja kiedyś miałam, że siedzicie przed komputerem, oglądacie te najnowsze kolekcje i marzycie o tych ubraniach, no to zobaczcie, że czasami nie warto marzyć, bo potem się okazuje, że jest to jakiś taki jeden wielki worek i te marzenia zajmują nam tylko niepotrzebnie czas. Ale jeżeli coś Wam się podoba, na przykład ta bluzka, no to wychodzi na to, że mamy podobny gust. A póki co pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa, pa.